Pasja jest dla mnie rozwijaniem nowych osiągnięć, umiejętności, odkrywanie nowych emocji. Zagram dla Was mój ulubiony utwór. Halina, mam 12 lat i gram na fortepianie. Fortepian pojawił się w moim życiu, kiedy chciałam śpiewać, więc rodzice zapisali mnie na rekrutację do szkoły muzycznej, gdzie na przesłuchaniu powiedziałam, że chciałabym albo na flecie grać, albo na fortepianie i dostałam się do klasy fortepianowej. Spędzam w okolicach 2 godzin tygodniowo na zajęciach, jednak w domu sama ćwiczę dużo przed lekcjami, żeby mieć wyćwiczone to, co gram na lekcjach. No i głównie to wysyłam filmiki pani, które potem pani ocenia i na lekcji poprawia ze mną błędy. Nazywam się Magdalena Dębowska, jestem nauczycielem gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Aleksandra Tansmana w Łodzi, w której obecnie się znajdujemy, w mojej sali. Moją podopieczną jest Michalinka Szwarc, która kończy aktualnie 4. klasę. On jest smutny, kojarzy mi się z taką smutną, taką złą, ponurą pogodą, z deszczem. Okej, to jest dobre skojarzenie. Tak jak preludium deszczowe Chopina, tak? Tak. Jest to bardzo miła i zdolna dziewczynka, pięknie mi się rozwija. Dziś dowiedziałam się, że zamierza startować do szkoły muzycznej 2. stopnia, co jest dla mnie ogromną radością, bo zawsze dzieci, które kończą tutaj 1. stopień u mnie, jeśli chcą dalej iść i uczyć się, no to jest to wielki sukces i radość dla nauczyciela. Wydaje mi się też, że muzyka jest dla niej formą uzewnętrzniania swoich emocji, ponieważ jest skryta, nieśmiała, ale ma bardzo dużo do powiedzenia. Wewnętrznie jest bogata. W związku z tym ta muzyka bardzo jej pomaga się uzewnętrznić swoje emocje, które ma w sobie. Największym osiągnięciem jest zajęcie 4. miejsca w konkursie szkolnym, nagrywanie filmików promocyjnych szkoły, no i ogólne występowanie w różnych koncertach szkolnych. Dzięki mojej pasji rozwinęłam swój umysł, poznałam nowe umiejętności. Moją pasję wiążę z moją przyszłością. Planuję być nauczycielką kształcenia słuchu lub audycji muzycznych.
Zachęcam wszystkich do spróbowania gry na fortepianie lub znalezienia innej pasji.